zostanie tutaj w Częstochowie, nie doszło. Huta, największy zakład pracy w regionie częstochowskim, została zmilitaryzowana. Zmilitaryzowana to oznacza, że zakład pracy zaczął podlegać rygorom wojskowym. Polecenie służbowe było takie jak rozkaz. Niewykonanie polecenia służbowego przełożonego, czyli kierownika, dyrektora zakładu, dyrektora oddziału, było traktowane tak jak odmówienie wykonania rozkazu. Huta była otoczona przez właśnie zmilitaryzowane oddziały milicji obywatelskiej. Takie opancerzone samochody wojskowe z paru stron hutę otaczały. Właściwie do takiego strajku, skarbowego zdarzenia doszło w Częstochowie w jednym zakładzie pracy. Był to zakład pracy inwalidów. Jest to godne podziwu. Tam zdecydowana większość pracowników tego zakładu to były kobiety. Często inwalidki ruchu, ale też z pewnymi niedomogami intelektualnymi. Była to taka spółdzielnia inwalidów Anka. Tkackie prace były tam wykonywane. I tam te kobiety zastrajkowały, odmówiły wykonywania pracy i żądały wypuszczenia Lecha Wałęsy, a przewodziła temu strajkowi również kobieta, która pracowała tam w tym zakładzie jako psycholog i była przewodniczącą komisji zakładowej w tym zakładzie, pani Teresa Stanowska, bardzo bohaterska kobieta, odważna, głęboko religijna. Przykład, myślę, dla nas wszystkich. Bardzo dobra matka, żona. Nie żyje pani Teresa, zmarła parę lat temu. I do tego zakładu, w którym były kobiety, weszły właśnie takie zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej, czyli milicja w hełmach, z tarczami, z pałkami, z takimi bardzo ciężkimi, podkutymi woźmi, buciorami. I w kajdanach Teresę wyprowadzili z zakładu, a kobietom kazali się ustawić pod ścianami i sami ci milicjanci swoimi osobami odgrodzili zupełnie wszystkich pracowników, wszystkich strajkujących od ich przewodniczącej Solidarności, pani Teresa miała sprawę sądową. Wracając do Jasnej Góry, wśród zarządu, członków Zarządu Solidarności, wśród których ja byłam, taki zamysł powstał, że w jakiś sposób należy zawiadomić zakłady pracy o tym, żeby zaczęli od poniedziałku strajkować, i został ułożony w tym celu tekst modlitwy, to była jednocześnie modlitwa Matki Bożej Częstochowskiej, właśnie taki namówiący do podjęcia działań mających służyć obronie innych ludzi, a jednocześnie będący takim głębokim, gorącym apelem do Matki Bożej o ochronę i osłonę nas wszystkich, Polaków i naszej ojczyzny. Ten tekst był napisany przez ówczesnego wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu, pana Krzysztofa Biało. Nie mieszkał już od 12 lat w Polsce. Wyemigrował w latach 80. przez pana Mariana Magiery, który był pracownikiem Zarządu Regionu. Pracował w biuletynie regionalnym, takie pismo wydawane przez Zarząd Regionu. I przy moim skromnym współudziale. I później ja, dzisiaj zegarzam, już nie mają. Na pewno było ich parę, sobie przepisywałam na maszynie, z tym, że to już nie działo się na sali rycerskiej, tylko ojcowie Paulini pozwolili nam przejść do sali różańcowej i znajdowało się nas tam w tej sali różańcowej paręnaście osób i ona już dla innych ludzi była niedostępna. Ojcowie Paulini byli nadzwyczaj dla nas gościnni, karmili nas, pić nam i również umożliwiali nam kontakty z osobami duchownymi, takim naszym stałym, mogę powiedzieć,
łącznikiem między naszą grupą a Kurią Częstochowską, ówczesnym księdzem biskupem, wówczas księdzem biskupem naszym, siostrą Paryła, między też i przeorem Jasnej Góry. Był jeden z biskupów pomocniczy, dla mnie święty człowiek, Polak, patriota, ogromny patriota, ksiądz biskup Franciszek. Przychodził do nas tam właśnie do sali różańcowej, wysłuchiwał naszych pomysłów, naszych próśb. Próśb o to, z kim my byśmy się chcieli skontaktować, a może by nam dopomógł na przykład poznać czyjeś zdanie, a my sami już nie chcieliśmy z tej sali wychodzić. Te ulotki, tak to się wtedy nazywało, czyli stosunkowo nieduże kawałki papieru, na których była spisana modlitwa, one z kolei przez kurierów były przekazywane, przez łączników były przekazywane i ludziom bezpośrednio na Jasnej Górze rozdawane, ale też i były poniesione, miały być poniesione do zakładu pracy w poniedziałek. Ja później, już po stanie wojennym, właściwie na początku lat 90. tak trochę się interesowałam, bo nie miałam ani jednego egzemplarza i chciałam mieć dla siebie. No i jakoś tak to się nie działo. Dopiero w zeszłym roku nasza siostra, dyrektor, siostra Irena Makowicz, przechowała taką ulotkę, jakoś do siostry dotarła ta modlitwa i w ubiegłym roku dostałam od siostry. Mam przy sobie. Ona jest taka nieczytelna bardzo, bo nie było wtedy komputerów, maszyna do pisania, którą wtedy no, miałam daną do użytkowania. Ona też już była bardzo starego typu i już wtedy niezbyt dobrze pisała. No ale myślę, że coś będziecie w stanie odczytać. A może na początku część tej modlitwy ja wam przeczytam. Ja tę modlitwę pisałam, część ulotek była w nocy pisana z 13 na 14, bo myśmy tam w tej sali różańcowej zostali też i na noc. Ojcowie głowy nie pozwolili nam. I byliśmy tam prawie przez cały dzień 14 grudnia, czyli przez poniedziałek. Ta akurat ma datę 14 grudnia. Częstochowianie, rodacy. Módlcie się razem z nami, myślą i czynią. Matko Częstochowska, Jasnogórska, Królowo Polski. Wspieraj ducha patriotyzmu i męstwa wśród wszystkich mieszkańców naszego regionu i kraju, aby pociągnięci naszym przykładem nie ulękli się przemocy i nie zwątpili w ostateczne zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Módl się o Matko razem z nami za tych, którzy wierni idei Solidarności podjęli w dniu dzisiejszym i podejmą, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej, strajk generalny dla poparcia słusznych żądań narodu, dla poparcia słusznych żądań narodu polskiego o prawo do niezawisłości i samostanowienia. Za Twoim królową pośrednictwem wzywamy Bożej pomocy i opieki dla tych z nas, którzy zostali wczoraj aresztowani za próbę uczynienia naszego kraju prawdziwym królestwem Twego Syna i Twoim, a dla nas prawdziwą ojczyzną. Spraw, aby ich przykład zdecydowania zaowocował solidarnym poparciem całego społeczeństwa, by Polska stała się Polską, Twoją solidarną Polską, Maryjo. Amen. I w podpisie MSZZ Solidarność Regionu Częstochowa. I tutaj ta dopisana uwaga co do twórców tej modlitwy, bo w tydzień po 13 grudnia pan Marian Magiera i ja zostaliśmy aresztowani, a 14 grudnia na Jasnej Górze został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa Krzysztof Białów. Wspólnie mieliśmy sprawę. Jedna była sprawa dla nas trojga. Ta sprawa była 28 grudnia, to znaczy na Wigilię.
Marusieńki bardzo znane, jakiego się tak tutaj prowadzi. Prawie gdzieś tu wpinało. No. Malutki. I to jest twarz i głowa pana Lecha Wałęsy. To też był taki znak rozpoznany. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa mieli swoje znaczki. Tutaj wiem, jak jest klapa, to tu pod klapą mieli swoje znaczki. To się rozpoznawali, że tak sobie pokazywali te znaczki, a my mieli swoje znaczki. Pani wspominała, że mamy z tą umowę z tej modlitwie. Osoba, które zostały internowane, aresztowane, no to na pewno musiał być bardzo duży szok dla rodzin, kiedy na przykład wniosek przychodził, zabierał tatę, zabierał mamę i potem wiadomo, że czasy były ciężkie, że może nie było tego jedzenia, a to czasami było tak, że jedyny człowiek, który w zasadzie utrzymywał rodzinę, też był zabierany. Bardzo często się zdarzało tak, że nie wiadomo, gdzie jest to zabrane. Jak, w jaki sposób tutaj Solidarność czy w ogóle Czesławian pomaga takim ludziom, którzy stracili kogoś bliskiego, który został aresztowany czy internowany? Muszę Wam powiedzieć, że ta nazwa Związku Zawodowego Solidarność w pełni zabrzmiała właśnie w okresie stanu wojennego. Solidarność między ludźmi. Tak jak powiedział kiedyś do nas po poradku Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeden drugiego brzemiona nosi. I tak było. Ludzie sobie bardzo pomagali. Pomagali sobie w ten sposób, że ten, kto miał trochę więcej jedzenia, to przynosił temu, który tego jedzenia miał mniej albo nie miał w ogóle. Ten, kto miał trochę więcej pieniędzy, to część z tych swoich pieniędzy oddawał temu, który nie miał. Ale ten, który nie miał, w momencie jak dostał to trochę jedzenia i trochę tych pieniędzy, to jeszcze z tej swojej części oddawał to następnemu, który w tym momencie nie miał zupełnie nic. Polska uzyskiwała jako kraj, uzyskiwała bardzo dużą pomoc z krajów zachodnich. Była to pomoc w postaci leków, ponieważ no, obok jedzenia, a może nawet troszeczkę przed jedzeniem, to jednak najważniejsze były leki, których nie było w Polsce. Więc całe transporty leków były dostarczane i one były dostarczane również i do szpitali polskich, które w końcu były zarządzane przez przywódcę komunistyczne, tak można powiedzieć, bo szpitale państwowe całkowicie. I tutaj widać tą taką piękną sprawę, że pomimo wrogiego dla narodu systemu, to dla ludzi w szpitalach były leki pochodzące z darów. To jest taki piękny też przykład solidarności, już takiej ogólnoludzkiej bym powiedziała, ponieważ właśnie ta pomoc to była z innych krajów europejskich, chyba ze wszystkich zachodnich krajów. Z Niemiec, największa chyba z Niemiec, z Francji, z Włoch, z Szwecji, ale też i z Holandii bywały transporty i z Belgii bywały transporty. Z czasem wyspecjalizowali się ludzie, część ludzi się wyspecjalizowała w udzielaniu pomocy drugim, nabyli umiejętności poszukiwania tych, którzy tej pomocy potrzebują. Bo to jest tak, że ten, kto potrzebuje pomocy, nie zawsze chce o tym mówić. Ludzie się jakoś tak często, po prostu się wstydzą często, ludzie, że tej pomocy potrzebują. Albo ze skromności. Uważają może też, że albo mnie to się nie należy, bo może są inni w gorszej sytuacji. Więc szereg ludzi wspaniałych wyspecjalizowało się w tym, żeby umieć znaleźć tych, którzy tej pomocy potrzebują. Kościół katolicki ogromną pomocą służył wszystkim Polakom, zarówno katolikom, jak i innych wyznań, jak i ludziom niewierzącym. Przy kurii naszej częstochowskiej powstał taki właśnie ośrodek pomocy ludziom potrzebującym. W tym ośrodku również pracowała w tamtych latach stanu wojennego, bo 13 grudzień to jest stan wprowadzenia, ogłoszenia stanu wojennego, ale stan wojenny trwał prawie 2 lata, bo trwał 19 miesięcy. Pracowała również
dla potrzebujących i umiała też i odszukać tych, tej pomocy potrzebowali. W tym ośrodku pomocy bliźniemu tam w sumie razem 11 osób pracowało, ale i parafie poszczególne też tworzyły takie miejsca pomocy bliźniemu. Ludzie zbierali pieniądze dla tych, którzy byli pozbawieni pracy. I na przykład ja przez jakiś okres czasu już po wyjściu z więzienia nie mogłam pracy dostać, nie chciałam pieniędzy do pracy przyjąć, także rozumiem każdego bezrobotnego, chociaż powody bezrobocia w tej chwili są inne niż wtedy, ale myślę, że uczucia ludzkie są takie same. Znaczy się chcecie pracować, nie tylko dlatego, żeby zarobić na życie, chociaż to jest bardzo istotne, ale również dlatego, że myślę, że człowiek ma tak naturalną potrzebę pracy. Chcecie pracować, a to nie może. Wszędzie pokazują czyli. Także na swoje utrzymanie dostawałam pieniądze no, równoważne mojej pensji bibliotekarskiej. Także na takie podstawowe życie wystarczało. Modlę się bardzo często za tych wszystkich anonimowych darczyńców dla mnie i dla innych. Oczywiście większości z tych ludzi nigdy w życiu nie poznam. Bo właśnie to tak było, że większość tych darów, tej pomocy była anonimowa. Przy Jasnej Górze też był taki ogromny ośrodek pomocy wszystkim potrzebującym. Tam z tej pomocy korzystali nie tylko potrzebujący Częstochowianie, ale też i z regionu Częstochowskiego, ale nawet z Polski. Ja przez pewien okres czasu byłam w Krakowie, bo po wyjściu z więzienia odbywałam się i nie wróciłam do Częstochowy, tylko byłam w Krakowie, zawsze rozgrywałam. I tam również, tam w Krakowie otrzymywałam właśnie pomoc, dzięki której nie pracując mogłam się mieszkałam częściowo po ludziach, tak jakby ludzie przekazywali mnie jednym i drugim. To moja rodzina, która mieszka w Krakowie, również na ogromnej pomocy i schronienia udzielała zawsze. Nam teraz jest bardzo ciężko nawet wyobrazić sobie dosyć dramatycznych momentów, które przeżywała nasza tutaj szanowna gość i cała Polska. Na pewno to mówię dla całego kraju, dla samej Sowieczyzny. Za to, że ludzie chcieli być wolni, musieli nieraz bardzo dużo zapłacić. Ja pani była osadzona w więzieniu, ale wiemy też, że stan wojenny wyciągnął samą ofiarę śmiertelną. To było godzinę rocznicę wydarzeń w Kukanie Buje, gdzie zginęło 9 górników, ale tego tak było dużo więcej. Żyjemy już w wolnym kraju, wiemy, że tak naprawdę stan wojenny nie został do końca rozliczony, prawda? Bo mówi się o tym, że są w naszym narodzie ratunki krzyw, który nie wolno przekreślić. I teraz jako uczestnika tamtych wydarzeń, jako osoby, która jako pan własnym osobie doświadczyła tych wszystkich wydarzeń, chciałbym zapytać pani, jakie jest pani nastawienie do osób, które są odpowiedzialne za to? Ja wybiło się użyć tego słowa swobodnego z naszego narodu. Czy też możemy też nawet powiedzieć z nazwiska, żyją jeszcze te osoby, które ich poważają, żyje pan generał Wojciech Jaruzelski, tylko ja może to nie jestem obiektywny, ale chciałbym spytać pani, że ja z tego nie wyrzucę, że pani się stawia, bo właśnie tego nie rozliczenie się do końca stanu wojennego wobec tych osób. To znaczy, myślę tak. Każde zło, które się dzieje czy działo, musi być nazwane, opisane, wskazane, pokazane każde zło. I każde zło musi być ukarane. Bo jeżeli tak się nie będzie działo, to nie będzie dobra. Nie ma takiej możliwości. I to się nie stało, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy zawinili stan wojenny, wprowadzili stan wojenny, utrzymywali, który spowodował śmierć wielu osób,